Powiem tak, kwestia czyszca, a już z czyśca to mnie tak intryguje, bo wiem, gdzie jest niebo, wiem, gdzie jest pod Z tym czyszcem zawsze miałem problem. Myślę, że dzisiaj nieco więcej się dowiedzieć. witam bardzo serdecznie wszystkich miłych słuchaczy, siostry, braci. Was. Dzisiaj nie będzie mi potrzebna tablica. Wczoraj była, być może jeszcze na następnych. Kochani, tak jak powiedziałem i wciąż przypominam, wiem, że czasami gdzieś tam w głowie jakieś pytania nurtują, nie mamy czasami odwagi postawić... Wprost jest możliwość, chętnie chcę dzielić się tym, co nie wiem. Yy, dlatego zachęcam do stawiania pytań. Dzisiaj również chcę odpowiedzieć krótko na pytanie, które wczoraj otrzymałem. A pytanie dotyczy tekstu z listu apostała Pawła do Tymoteusza yy, i zwrotu, który brzmi. W ten sposób apostoł Paweł tam apeluje, aby cały duch nasz i dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana Jezusa. Ten problem dla niektórych, czy ten tekst dla niektórych jest dowodem, że człowiek ma duszę. O którą ma się troszczyć. Gdyby tak było, to powiem Wam tak troszkę, może dociek dociekając dociekliwie, że jeżeli człowiek ma duszę, uwaga, jeżeli ja mam duszę, to ja jestem jeden i mam duszę, to jest ktoś we mnie. Chciałbym porozmawiać z tą moją duszą, ale ona milczy, jak zaklęta, nie chce się przedstawić. Poza tym, jeżeli w chwili śmierci moja dusza opuszcza ciało, to co się dzieje ze mną? Moja dusza. Kochani, ja mam żonę, ja jestem ja, moja żona to jest moja żona. Jeżeli ja mam duszę, to ta moja dusza jest kimś odrębnym we mnie. Tak to przynajmniej brzmi. Ale Biblia, używając słowa dusza, nie mówi jako o kimś drugim we mnie, kogo ja mam. Ale Biblia mówi, że ja jestem duszą. Słowo dusza jest to określenie istoty żywej. Więcej, gdybyśmy czytali Biblię w tekście oryginalnym, to duszą są nazywane wszystkie istoty żywe, nie tylko ludzie, zwierzęta, ryby, ptaki, wszystkie dusze żyjące, istoty. To jest to greckie słowo nefesz, przepraszam, hebrajskie słowo nefesz. A zatem, gdy mówimy o istocie człowieczeństwa, to sięgamy do samego początku Biblii, do pierwszego rozdziału, do opisu stworzenia człowieka, pierwszy, drugi rozdział i tam ten opis Pozwala nam zrozumieć, czy, czy pomaga nam zrozumieć, że Pan Bóg nieco inaczej, zupełnie inaczej, niż cały świat stworzył człowieka, ponieważ ukształtował go. Niektóre przekłady mówią ulepił. Nie trywializujmy tej informacji. Z szacunkiem do niej się odnosimy. I tchnął dech życia... I stał się człowiek nefesz. Istotą, duszą. Stał się. Czyli ujmując to w takim równaniu matematycznym, w takim matematycznym równaniu, materia, proch, ziemia plus dech życia równa się dusza. Żyjąca, czy istota, czy człowiek. A zatem są to trzy elementy, które nie istnieją i nie mogą istnieć rozdzielnie, bez siebie. Ciało to ożywiona materia, ożywiona przez życie tchnienie życia wiecie pojęcie życie to jest pojęcie trudne do zdefiniowania co to jest życie inaczej go definiują lekarze inaczej filozofowie inaczej socjolodzy inni lodzy co to jest życie my wiemy bo żyjemy my życie możemy tylko zniszczyć zepsuć ale życia nie możemy przywrócić a więc gdy apostoł Paweł mówi o, tej naszym, o tym, naszej trosce, to mówi o trosce obejmującej całokształt człowieka, czyli zarówno trosce o ciało, w inne wypowiedzi pisma świętego mówią, że nasze ciało to świątynia Ducha Świętego. A więc troska o ciało wyraża się... Nie tylko kwestią odżywiania, ale również stylem życia. Wiecie, człowiek, który może dobrze się odżywia, ale e, niewłaściwy styl życia prowadzi, to też szkodzi swojemu ciału. E, troska o e, duszę. To troska o całego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem w odróżnieniu od ciała, o jego psychikę, o jego umysł, o jego osobowość, o Twój sposób myślenia, o Twoją świadomość tego, kim jesteś, po co żyjesz. No i wreszcie to słowo duch, ruach, pneuma, to dar życia który nie powinniśmy, nie możemy zabierać, czyli niszczyć ani u kogoś, ani u samego siebie. Czy to w sposób nagły, czy w sposób sukcesywny, powolny, bo słusznie ktoś powiedział, że palenie papierosów to samobójstwo rozłożone na raty. Więc jest to niszczenie swojego ciała i niszczenie swojego ducha swojego życia, a również ze szkodą dla swojej duszy, czyli dla psychiki, dla osobowości, dla mentalności. A więc człowiek jest całością nierozdzielną, niemożliwe jest, aby którykolwiek z tych elementów funkcjonował w, w rozłożeniu, w oderwaniu od całości. Całość funkcjonuje tak, jak jesteśmy tutaj, siedząc na tym miejscu, chodząc ulicami. A więc o to mamy się troszczyć, aby to nasze życie, aby nasze ciała, nasze myśli, było, funkcjonowało w optymalnie najlepszych warunkach. Moi drodzy, dzisiaj przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego wątku i myślę, że dla niektórych może będzie to odkrywcze pewne rzeczy, które dzisiaj będę chciał powiedzieć, bo sam studiując, przygotowując się do tego tematu, szukając w różnych materiałach, natrafiłem na ten materiał który dla mnie po wielu latach w działalności biblijnej był materiałem zaskakującym w pewnym stopniu i dlatego chciałbym się z nim podzielić jako z ciekawostką, zwracając uwagę przede wszystkim na prawdę. Na prawdę. Bo jak od pierwszego spotkania mówiliśmy, Prawda w życiu ma decydujące znaczenie. Prawda, prawda. I prawda to nie jest pojęcie subiektywne. Prawda jest obiektywną informacją, którą my możemy poznać, zaakceptować lub odrzucić. Prawdzie, prawdy nie, da się, prawdzie nie da się zanegować. Prawdę można albo przyjąć, Albo odrzucić. I dlatego dzisiaj troszkę posłużę się ściągą, żeby zacytować pewne, pewne rzeczy. A jeszcze zanim zacytuję, to chcę powiedzieć Wam, że lat temu około 40, na początku, na końcu, w końcówce XX wieku, w latach 70., Yy, yy, gazeta Polityka, wówczas ukazująca się, opublikowała drukiem list szatana do doktora Sandauera. Ja ten artykuł czy ten list mam w swoich dokumentach, yy, w moim archiwum yy, osobistym, ponieważ profesor Artur Sandauer yy, wybitny y, działacz ateistyczny, autor kilku książek y, obalających Biblię jako y, dokument historyczny, obalających Biblię i redukującą ją do y, księgi mitologicznej. Neguje on istnienie Boga, neguje on istnienie szatana, istnienie świata, istot duchowych. Po napisaniu słynnej książki Bóg, Mesjasz, Szatan otrzymał rękopis, który, który później udostępnił i został on opublikowany. Ja natrafiłem na rękopis z czyśćca, który również został opublikowany. Dokument ten pochodzi z 1878 roku, a więc dość stary dokument i kilka szczegółów, które tutaj chcę zacytować. Nikt nie powinien z góry zaprzeczać możliwości oraz faktom ukaz ukazywania się dusz czyśćcowych osobom żyjącym na ziemi. Uwaga, nikt nie powinien z góry zaprzeczać możliwości oraz faktom ukazywania się. Tego rodzaju objawienia nie są rzadkie i nie brak opowiadań, które do nich nawiązują obfitują one w życiu świętych. Rękopis, który bierzemy do ręki, zawiera ciekawe pouczenia o życiu pozagrobowym, o czyśćcu, przy czym pouczenia te są przeplatane licznymi radami i pouczeniami z zakresu kierownictwa duchowego. W jego autentyczność trudno wątpić. Opiera się ona na świadectwach pewnych i zgodnych na faktach należycie sprawdzonych. No... Po takim zapewnieniu trudno wątpić. Czyż nie? Po, dojrza po dojrzałym zbadaniu rękopisu teologowie nie wahali się oświadczyć, że nie zawiera on niczego przeciwnego wierze i zasadom życia duchowego niczego, co by z natury rzeczy nie miało służyć zbudowaniu dusz. Orzekli oni jak najprzychylniej, że siostra Maria od Krzyża, która ten rękopis udostępnia, obdarzona zdrowym osądem i wyczuciem prawdy, była tym samym uchroniona od wypaczeń, o, od wypaczeń zbyt żywej i niebezpiecznie wybujałej wyobraźni. Krótko mówiąc, wybitni teologowie, do których się odwołano, orzekli, jej, orzekli jednogłośnie, że rękopis. Nosi znamiona pełnej antetyczności, a w konsekwencji posiada wielką wartość zarówno pod względem treści, jak i co do swojego źródła pochodzenia. Redakcja jest szczęśliwa, że może opublikować ten tekst o treści budującej i fascynującej. Głos spoza grobu, który da się w ten sposób usłyszeć, naświetlając nam sprawiedliwość i miłosierdzie Boże panujące w czyśćcu. Otrzymujemy rady, mogące się przyczynić do naszego uświęcenia i wzrostu w pobożności, których rękopis jest pełen. Otrzymujemy jasne światło w drodze do wieczności. Niewątpliwie to światło płynące dla żywych z doświadczenia zmarłych będzie dla wielu prawdziwą szkołą świętego życia, a tym samym bardzo skutecznym przygotowaniem do śmierci. Tyle z wstępu opatrzonego w treści. A teraz już treść, kilka cytatów z treści rękopisów. Idź jutro możliwie jak najwcześniej przed najświętszy sakrament, ponieważ będę Ci tam towarzyszyć, będę miała szczęście znajdować się blisko dobrego Boga. Tak, to sprawia mi ulgę. Jestem teraz w drugim czyśćcu. Od chwili śmierci byłam w pierwszym czyśćcu, gdzie się cierpi strasznie. Cierpi się również bardzo i w drugim czyśćcu, ale znacznie mniej niż w pierwszym. Bądź zawsze podporą dla swej przełożonej, często powstrzymuj się od i z, z mówienia i z odpowiedzią czekaj, aż cię zapytają. Jestem w drugim czyściu od uroczystości zwiastowania Najświętszej Maryi Dziewicy. Tego właśnie dnia zobaczyłam po raz pierwszy Najświętszą Dziewicę. Bo w pierwszym czyściu jej się nie widzi. Jej widok dodaje nam odwagi, poza tym ta dobra matka mówi nam o niebie. Gdy ją widzimy, nasze cierpienia wydają się nam mniejsze. Taką treść otrzymała siostra, zakonnica, zwana siostrą Marią od Krzyża. Kolejny cytat. Wielcy grzesznicy, ci, którzy prawie całe życie pozostawali z dala od Boga wskutek obojętności oraz zakonnice, które nie są tym, czym powinny były być, są w wielkim czyśćcu. Tam dusze te nie korzystają wcale z modlitw zanieofiarowanych. W życiu były obojętne względem Boga, więc z kolei On jest obojętny względem nich i pozostawia je w pewnego rodzaju opuszczeniu, aby odpokutowały za życie, które było nijakie. Powtarzam ci jeszcze raz, nie bój się mnie, nie zobaczysz mnie pogrążonej w męce. Nieco później, gdy wzmocnisz się duchowo, ujrzysz duszę z czyśćca. Wiedzieliście, że są dwa czyśćce? A to teraz się dowiemy jeszcze coś więcej. Nasi aniołowie stróżowie odwiedzają nas również, ale święty Michał jest od nich o wiele piękniejszy. Matkę najświętszą widujemy w ciele. Przybywa do czyśca w dni swoich świąt, wraca do nieba z wieloma duszami. Nie cierpimy wtedy, gdy z nami przebywa ona. Święty Michał, jej towarzysz, gdy przybywa sam, cierpimy jak zazwyczaj. Je nie zmniejsza naszego cierpienia. Kiedy mówiłam zarówno o wielkim czyściu, jak i o drugim czyściu, chciałam Ci przybliżyć te pojęcia. Chciałam przez to wyrazić, że są różne stopnie w czyściu i tak nazywamy je wielkim czyśćcem, Miejsce, gdzie znajdują się dusze obciążone wielkimi winami, gdzie ja też pozostawałam przez dwa lata bez możliwości przekazania jakiejkolwiek wiadomości o swych cierpieniach, a potem rok cały, gdy słyszałaś moje lamenty. Wiesz, że pozostawałam tam jeszcze wtedy, gdy zaczęłam do ciebie mówić. Drugi czyściec jest tak samo czyściem, lecz różni się od pierwszego tym, że cierpi się tam mniej niż w pierwszym. Wreszcie jest trzecie miejsce, które jest nazwane trzecim czyśćcem. To jest czyśćcem pragnienia. Nie ma w nim ognia już. Pozostają tam dusze, które w czasie ziemskiego życia niezbyt żarliwie pragnęły nieba, nie dość kochały Boga. Ja w nim przebywam w tej chwili, czekając na przejście do nieba. W tych trzech czyśćcach jest jeszcze oprócz tego wiele stopni. W miarę jak dusza się oczyszcza, nie przechodzi już tych samych mąk. Wszystko jest proporcjonalne do win, za które musi wynagradzać. Czy to, to, czy to Tobą nie wstrząśnie i nie skłoni do całkowitego oddania się dobremu Bogu od tak dawna dając Ci się we znaki z tego właśnie powodu, aby Tobą wstrząsnąć? Mogłem ci powiedzieć o stopniach w czyśćcu, ponieważ przez nie przeszłam. W wielkim czyśćcu są różne stopnie. W najniższym, najbardziej bolesnym czyśćcu, nie, będącym jakby chwilowym piekłem, znajdują się grzesznicy, którzy dopuścili się w życiu strasznych zbrodni, których śmierć zaskoczyła w tym stanie, pozostawiając zaledwie moment na poznanie swojego stanu. Yy, jeszcze jedna ciekawostka. Gdzie znajduje się czyściec? Yy, 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 jest w środku ziemi, blisko piekła. Tak, jak to widziałaś w pewnym widzeniu po Komunii Świętej. Dusze znajdują się tam w przestrzeni ograniczonej, porównywalnej z liczbą tam obecnych, a są tam nieprzeliczone tysiące tysięcy. Jestem tutaj od ośmiu lat. Wydaje mi się jednak, że trwa to co najmniej dziesięć tysięcy lat. O mój Boże, mój Boże, powiedz to wszystko ludziom, niech się dowiedzą ode mnie, czym jest to miejsce męki, aby w przyszłości tutaj nie przyszli. Moi drodzy, to tylko fragmenty. To tylko fragmenty. To skłoniło mnie, aby w tej serii rozmów o życiu i o życiu po życiu postawić pytanie, czy jest możliwy kontakt żywych z umarłymi. Większość z was. Zna biblijną odpowiedź na ten temat, moglibyśmy ją zamknąć w dwóch zdaniach, w trzech minutach i rozejść się do domu. Ale chciałbym nieco więcej czasu poświęcić, aby przeanalizować przynajmniej dwa fragmenty jeden ze Starego Testamentu, jeden z Nowego Testamentu które dla wielu czytelników biblii są biblijnym dowodem na istnienie piekła, nieba, czyśćca i które są dla tych ludzi biblijnym dowodem, że istnieje możliwość kontaktowania się Żywych z umarłymi. Ale czyżby Biblia przeczyła sama sobie? Nie, Biblia nie przeczy sama sobie. Bo wiecie, jeżeli ktoś opowiada coś sprzecznego wewnętrznie, to mówimy mu kłamiesz. Kłamiesz. Czyż nie? Bo jeżeli raz mówi tak, a drugi raz zaprzeczy i mówi inaczej, to wtedy mówimy, które zdanie jest prawdą, a może żadne, bo obydwa na pewno nie mogą być prawdą. Zatem jeśli rzeczywiście prawdą jest to, co Bóg objawił przez proroków, a zapisał to, utrwalił na piśmie Salomon, w swojej kaznodziejskiej księdze, jeśli to jest prawdą, nadrzędną, a słowa zapisane przez Salomona brzmią. Wiedzą bowiem żywi, że umrzeć muszą, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie, zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. To zdanie. <noise> Wzruszacie ramionami, to zdanie albo jest prawdą, albo jest kłamstwem trzeciej możliwości nie ma. Jakakolwiek informacja, jaką wypowiadamy, jaką słyszymy, może być albo prawdziwa, albo fałszywa, zmyślona, nieprawdziwa. Jeżeli te słowa. Zapisane przez Salomona są prawdą. To przecież doświadczenia kontaktu z duszami czyśćcowymi i z duszami zmarłych pokazujących się żywym stoi w jasnej sprzeczności. Spróbujemy ten problem rozwiązać. A więc pierwsze zdarzenie opisane w księgach samuelowych bowiem Działo się to w czasach no mniej więcej około tysiąca lat przed naszą erą, kiedy naród izraelski już osiadł w, w Palestynie. Powołali króla i pierwszy król okazał się, sprzeniewierzył się Bogu, w Olbrzymie perypetie wtedy też naród przeżywał. Wojny, najazdy sąsiednich narodów, niepewność życia. Pan Bóg w pewnym momencie lekceważony przez króla, przez ludzi, w pewnym momencie nie narzucał się. Bo wiecie, miłość nigdy się nie narzuca, prawda? Gdyby się, gdy się ktoś narzuca, to to, to, to to nie ma nic wspólnego z miłością. Jeżeli Bóg jest miłością i człowiek nie chce pomocy Bożej, no to Pan Bóg powie, mój drogi, no ja Cię kocham, ja Ci chcę pomóc, ale ja moją miłością nie będę Ci się narzucał. To nie jest w stylu miłości. No i taki zdesperowany Saul. Gdy chciał doradzić się, co ma zrobić, pomyślał sobie, no jak prorocy nie odpowiadają, Bóg przez proroków nie odpowiada, to jeszcze są wróżki i wróżbici, którzy potrafią wywołać duchy zmarłych, pójdę do niej i. Zapytam. Oczywiście, sprawozdanie historii z tamtego, okresu, z tamtego okresu czasu dostarcza nam informacji, że Saul w okresie wierności Bogu wiedział, że praktyki wróżebne czy wróżbiarskie są absolutnie sprzeczne z ideą Bożą i dlatego w pewnym okresie czasu wypędził wszystkich wszystkich wróży i wróżbitki Mówi nie nie w moim kraju wśród narodu wybranego nie ma miejsca dla tego typu działalności Ale potem w desperacji zapomniał o tym odwrócił się od Boga i wtedy rzekł Saul do swoich sług. Pierwsza księga Samuelowa, bo wiem, że niektórzy tam notują. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 28, od wersetu siódmego czytam dosłownie tą treść. Wtedy Saul rzekł do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty, wybrał się z dwoma wojownikami, jak gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli, powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego, wiesz przecież, co uczynił król Saul, że wytępił wywołujących duchy i wywróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? Ta y, mądra kobieta nie rozpoznała, kto przyszedł do niej i przysiągł jej Saul na Boga. Wiecie, to jest odwaga, ale tak sprawozdaje zapis ksiąg biblijnych. Mówiąc, jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy, rzekła kobieta, kogo mam ci wywołać? Powiedział, proroka Samuela. Wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela. A widzicie, ona ujrzała Samuela. Opis biblijny mówi, ujrzała Samuela. Krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: Dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. O, dopiero teraz do niej dotarło. Widocznie Samuel jej powiedział, kto to jest. No ale kimże ten Samuel był? I rzekł do niej król: Nie bój się. Powiedz, co widzisz. Kobieta odrzekła Saulowi: Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. To jest pierwszy sygnał, który należy bardzo poważnie potraktować. Widzę postać nieludzką, nadludzką. Aha, tak to zostało zapisane, tak to wyraziła, tak to powiedziała. Tak to zostało objawione. Widzę nadludzką postać, istotę wychodzącą z ziemi. Samuel zmarł. Był prorokiem Bożym, wiernym Bogu. Zakładając przez moment, że Samuel. Zmarł jako święty prorok, jako człowiek, o którym pismo święte świadectwo zdaje, wydaje, że był on naprawdę wiernym Bogu, to na pewno nie poszedł do piekła ani do cześćca, tylko musiał pójść do nieba. A nagle wróżka, wywołująca zmarłego Samuela, widzi postać, Orzeka nadludzką i wychodzącą z ziemi. Hmm. Wychodzącą z ziemi. To jest bardzo ważną rzecz, żebyśmy nie przeoczyli w tym opisie, bo chcemy go zrozumieć. I rzekł Saul do tej wróżki, jak wygląda, Jak jest jej wygląd? I rzekła. Starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. A teraz również już Saul widzi i rozpoznaje. I rozpoznaje. Ech, ciekawe to jest, dlatego że zagadką jest, Jaki kształt ma dusza zmarłego? Stąd wnioskować byśmy mogli, że gdy umiera starzec przygarbiony, to ta dusza też jest stara, przygarbiona, a jak umiera dziecko, to ta dusza jest malutka i yy, yy, taka dziecięca. Yy, to też godne uwagi, spostrzeżenie, żebyśmy sobie zdali sprawę yy, z tego, co będziemy dalej czytać. Samuel zaś rzekł do Saula. I tutaj natchniony autor pisze, używając konkretnych imion. Król Saul, żyjący, poszedł do wróżki, żeby wywołała ducha zmarłego to też jest ciekawostka, że wiecie w chwili śmierci opuszcza dusza, a potem przychodzą duchy Czy duch i dusza to jest jedno i to samo to też jest bardzo poważny problem nad którym należy się zastanowić czy, dlaczego dlaczego ukazują się nie dusze zmarłych tylko duchy zmarłych już Tu następuje też jakaś, jakaś przemiana. I teraz autor używa tych imion, że ta postać nadludzka, która wychodzi z ziemi, ma być Samuelem i tytułowana jest, że Samuel mówi do Saula: Czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: Jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Ech, Czy wierzyć snom to temat następnego naszego spotkania. <laughs> Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. Potrzebuje rady, potrzebuje pomocy. Pan Bóg milczy. Nie wiem, co mam zrobić. I Samuel rzekł. W tej chwili w dalszym ciągu jest on utożsamiany z Samuelem. Samuel rzekł. Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się Twoim nieprzyjacielem, Twoim wrogiem? Ha? Jeżeli nie odpowiada ci przez żyjących proroków, to myślisz, że przez zmarłych proroków będzie ci odpowiadał, jeśli stał się Twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział, przeze mnie. A? Czyli tutaj jest jakby dowód, że Samuel, ten, że, że, że ten wywołany Samuel jest Samuelem. Bo powołuje się i mówi, Pan przeze mnie ci coś powiedział kiedyś w przeszłości. Co ci powiedział? Jak zapowiedział przeze mnie, wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją komuś innemu, Dawidowi, mówiąc: Gdy żyłem, to ci to powiedziałem. Ha, ciekawe, ponieważ nie usłuchałeś głosu Pana i nie wywarłeś gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. Nadto o, I teraz Samuel prorokuje, ten, który wyszedł z ziemi, prorokuje. Nadto wyda Pan Izraela wraz z Tobą w ręce Filistyńczyków, i jutro będziesz Ty i Twoi synowie ze mną. Kochani, gdzie? Gdzie? Nie, nie, no zaraz, zaraz. No, Samuel pozostał przyjacielem Boga, wiernym Bogu do śmierci, do dnia śmierci. Saul odwrócił się od Boga. Bóg stał się jego wrogiem. Tak to jest napisane, tak mu powiedział tenże wywołany Samuel. I teraz oni mają być razem? Gdzie? Gdzie? Jutro będziesz ze mną. Jutro będziesz ze mną. Czytałem z historii rzeczywiście Saul. Zginął i jego synowie zginęli. Proroctwo wypełniło się. Ale kto to był? K wyszedł z ziemi, z pod ziemi? Czyściec jest pod ziemią? Niebo jest nie w ziemi. Więc więc. Yy, ten opis mamy w pamięci, ale sięgniemy do drugiego fragmentu z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza. Opis, który dla wielu ludzi jest świadectwem, że Pan Jezus również nauczał o wiecznych mękach po śmierci lub wiecznej. Radości i szczęśliwości po śmierci. Bowiem opowiedział Pan Jezus takie, taką, taką historię. Był pewien człowiek bogaty, Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Przypominamy ją sobie, ci, którzy Nowy Testament czytają od czasu do czasu natrafiamy, prawda? czytamy to po raz kolejny. Był pewien człowiek bogaty, który przeodziewał się w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i codzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. Obraz bardzo taki realistyczny, dramatyczny. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. Aha. I został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje. Ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu Ojca Mego, mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Po to objawiam ci się i napisałam do Ciebie mówi ta cierpiąca dusza w czyśćcu żeby ostrzec cię ale pan Jezus mówiąc o czy opowiadając tą historię jakoby było miejsce wiecznego cierpienia i wiecznej radości mówi o dwóch rzeczach że po pierwsze nie ma możliwości przejścia między tymi dwoma miejscami, ale wiecie, co mnie zdumiewa? Ale oni się słyszą, bo oni rozmawiają między sobą. Jeśli prawdą jest to, co w tej historii Pan Jezus opowiedział, to ci, którzy są w krainie cierpienia, jęczą. I wołają do tych w krainie szczęścia, i oni się słyszą i rozmawiają. Ale przejść nie mogą. Żeby czasami sobie nie pomogli. Przejść nie mogą. To jest jedna rzecz, która tutaj jest zawarta w tej historii, w tym opowiadaniu. A druga rzecz, że ustami Abrahama. Ustami Abrahama, czy w usta Abrahama w tej historii, Pan Jezus wkłada drugą informację. Że nie pośle i nikt nie może pójść do żyjących na ziemi. I widzimy, jaki teraz tu jest chaos. W jednym przypadku Jakoby. Umarłego można wywołać, z ziemi wychodzi i to święty człowiek, święty człowiek, prorok, wybraniec Boży, wierny Bogu do śmierci. W drugiej sytuacji gdzieś są te miejsca tak rozłożone, że mogą słyszeć te jęki. Wiecie, był czas, kiedy ja w życiu byłem bardzo zagubiony w tym, w tym temacie. Ale wtedy, mając pewną rozterkę przez jakiś czas, powiem, podzielę się pewną, pewnym spostrzeżeniem, że moja postawa wtedy była taka. Jeśli prawdą byłoby, że Pan Bóg stworzył piekło, do którego będzie wrzucał, bo to jest wrzucanie, to nie jest wprowadzanie, bądź co, bądź swoje dzieci, to ja, gdyby nawet jakimś trafem Pan Bóg mówił, Słuchaj, no, chodź do nieba, do tego raju, to ja, Zenek, będąc przy zdrowych zmysłach, oświadczam, że do nieba nie chciałbym pójść. Gdyby to było prawdą, wiecie dlaczego? Chcecie wiedzieć? Z trzech powodów. Z trzech powodów. Po pierwsze, wieczne męki. Nieskończona kara za skończone przestępstwo jest dowodem niesprawiedliwości wyroku. Bo sprawiedliwość definiowana jest w taki sposób, że jest to wymiar kary adekwatny do winy. Jeżeli by w sądzie w Cieszynie był sędzia, do którego przyprowadzają różnych przestępców z różnym stopniem winy. Ktoś zabił człowieka, sędzia wydaje wyrok dożywocie, ale ktoś inny ukradł sąsiadowi samochód, sędzia wydaje dożywocie, a ktoś inny tam komuś tylko szybę wybił w oknie, przychodzą, sędzia mówi dożywocie. Taki sam rodzaj kary. <laughs> Uśmiechacie się. Czy byłoby to sprawiedliwe? Sprawiedliwość to wymiar. Potocznie mówi się o sądach, że to jest wymiar sprawiedliwości. Inna rzecz, że ludzkie sądy nie są sprawiedliwe, bo człowiek niesprawiedliwy nie potrafi być do końca sprawiedliwy, ale i tak w jakimś stopniu ujmuje się w wielu przypadkach za ludzi skrzywdzonych i karze winnych. Sprawiedliwym jest sąd Boży. I czy Bóg sprawiedliwy jednakowy wymiar cierpienia, kary da ludziom, którzy mieli różny stopień winy, to jest super niesprawiedliwe. To jest pierwszy powód. Wiecie, jaki dzisiaj jest najczęściej powtarzany zarzut przeciwko Bogu, oskarżenie Boga? Czy zgodzicie się ze mną, że najpowszechniej dzisiaj ludzie mówią, że Bóg jest niesprawiedliwy? Ja przynajmniej w moim takim postrzeganiu środowiska zauważam, że najczęstszy zarzut przeciwko Bogu, jaki ludzie wypowiadają, to zarzut, że Bóg jest niesprawiedliwy. A więc pierwszy powód, dla którego nie chciałbym iść do nieba, z powodu tego, że koncepcja piekła wiecznej męczarni byłoby dowodem, że rzeczywiście zarzut przeciwko Bogu, że jest niesprawiedliwy, jest prawdą. Bóg jest niesprawiedliwy. Drugi powód, kochani, czy potrafilibyście w jednym pomieszczeniu cieszyć się, Śmiać się, bawić, być zadowoleni, być szczęśliwi, słysząc z sąsiedniego pomieszczenia jęki cierpiących? Potrafilibyście? No przecież, według tego opisu, według tej historii, oni słyszą te jęki i wołanie: Pomóżcie nam troszkę. A, a ci w tej krainie szczęśliwości, na łonie Abrahama, cieszą się, nawet cieszą się, widząc ich cierpienie. Można by zaryzykować stwierdzenie, że oni cieszą się z ich cierpienia, bo wam należy się takie cierpienie, a nam należy się wieczna radość. Moi drodzy, ja nie potrafiłbym być szczęśliwy w niebie, mając świadomość, że gdzieś, już nie mówiąc, słyszę, mając świadomość, że gdzieś ktoś cierpi. Taki jestem. Że świadomość cierpienia kogoś bliskiego uniemożliwia moje szczęście. I trzeci powód. I trzeci powód. Uważam się za osobę wrażliwą i humanitarną, wrażliwą na ludzkie cierpienie. Skoro, według tej przypowieści, według tej historii, ci będący na łonie Abrahama nie chcą przynieść ulgi w cierpieniu, nawet zwilżając język odrobiną wody, to ja chcę iść do tego piekła, aby razem z tymi ludźmi na miarę możliwości nieść im przynajmniej odrobinę ulgi w cierpieniu. Ale mówię, gdyby tak było, ale tak nie jest, ale tak nie jest. I dlatego tą historię Pan Jezus zakończył bardzo ważną puentą którą nie doczytałem na początku, bo zrobiłem krótką jej analizę. A więc otwórzmy jeszcze raz Ewangelię Łukasza, szesnasty rozdział i czytajmy dalej, to jest 29 do 31 wersetu. W usta Abrahama w tym opowiadaniu Pan Jezus wkłada następujące słowa: rzekł mu Abraham. Mają mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Ha. A on rzekł, ten cierpiący, Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu Abraham, Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Czy to jest prawdą? Kochani, yy, yy, prosta rzecz, prosta rzecz. Pan Jezus powstał z martwych. Pan Jezus powstał, o czym wczoraj mówiliśmy. Powiedział, idzie godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, powstaną. On przyniósł nadzieję z martwych wstania. On przyniósł pokój do serca. On przyniósł pokój do serca. Czy ludzie uwierzyli panu Jezusowi? Mówią, świętują co roku, mówią, pan z martwych stał, pan z martwych stał. Ale pan Jezus, gdy umarł, złożony w grobie, trzeciego dnia spotkany przez niewiasty, mówi, nie byłem jeszcze u Ojca. Nie byłem jeszcze u Ojca. To gdzie był? Przecież nie zgrzeszył. A więc rzecz niezmiernie, niezmiernie istotna, abyśmy zrozumieli, że Pan Jezus odwoływał się do słów opisanych przez proroków, a taką koroną, takim, takim głównym, takim najważniejszym stwierdzeniem w tych wszystkich informacjach, to słowa zapisane przez Salomona, które czytaliśmy: umarli o niczym nie wiedzą i nie mają żadnego udziału w niczym, co się dzieje pod słońcem. Jak zatem wytłumaczyć te wszystkie cuda, i fakty, które mają miejsce i dzieją się rzeczywiście, i trudno zaprzeczyć ich rzeczywistości. Przeczytam kolejne dwa fragmenty. Z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 24, tylko jedno zdanie. Tylko jedno zdanie. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, i werset również 24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Wiecie, cuda są argumentem, cuda są dowodem przekonującym. Ale Pan Jezus ostrzegł i powiedział, że będą fałszywe cuda. To są cuda. Moi drodzy, to jest poważne ostrzeżenie. W liście do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, i tam przeczytamy fragment. Od dziewiątego do 12 wersetu niezmiernie ważne słowa. Wsłuchajcie się uważnie. A ównie godziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Niektóre przekłady używają rzekomych cudów, wśród fałszywych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Drogi bracie i siostro! Prawda może zbawić, bo prawda w biblijnym nauczaniu ma dwa znaczenia. Prawda to nie tylko wypowiadane słowa, to nie tylko informacja. Ale prawda w biblijnym znaczeniu ma definicję osobową i dlatego pojawił się na tej ziemi ktoś, o kim mówiliśmy, kto miał prawo powiedzieć, ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. I mówię wam prawdę. No bo ten, który jest prawdą, nie może nic innego mówić, tylko prawdę. To jest chyba oczywiste. Ale tutaj, pod natchnieniem Ducha Świętego, Paweł demaskuje pewne rzeczy i mówi o oszustach i ludziach oszukanych. Jedno z kolejnych spotkań zatytułowane jest Czy lubisz być okłamywany? Zapraszam, bo to w tym kontekście będziemy rozmawiać o sobie. Będziemy Sami siebie sprawdzać. Dzisiaj, tytułem zainteresowania, chcę Wam powiedzieć, że badania pokazują, że około 80% ludzi lubi i chce być okłamywanych, ale o tym będę mówił na oddzielnym wykładzie. Popatrzcie. Dlatego. Ten niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana wśród znaków i fałszywych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych ludzi, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. Następne zdanie jest przejmujące. Dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Znaleźli upodobanie. Ha? Podoba nam się to. Moi drodzy, Już wiemy, że problem naszej planety, problem ludzkości zaczął się od konfrontacji dwóch przeciwnych stwierdzeń. Tego, co powiedział Bóg: śmiercią umrzesz, po prostu umrzesz, przestaniesz żyć, bo śmierć to nie jest przejście do innego życia. Do innego wymiaru. Śmierć, jak powiedzieliśmy, to jest zniszczone życie. Śmierć to jest zniszczone życie. Ale przyszedł ktoś, kto powiedział: Nigdy nie umrzesz. Nigdy nie umrzesz. Komu wierzyć? Hmm? Komu wierzyć? No ja nie chcę umrzeć. Tak Pan Bóg powiedział: Wiem. Grzech rodzi śmierć, skutkiem grzechu jest śmierć, ale ja chcę ci dać nadzieję, że ja ci to życie przywrócę. O, panie, jesteś wspaniały. Ty przywrócisz życie, tak, ale diabeł mówi: Nie, 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 to Pan Bóg ci nie jest potrzebny, on ci nie będzie przywracał żadnego życia, bo ty jesteś nieśmiertelny, ty nigdy nie umrzesz. I szatan wiedział, moi drodzy, że on będzie miał możliwość przekonać ludzi o prawdziwości tego twierdzenia, gdyż jako istota duchowa nie został z powodu grzechu ograniczony tak jak człowiek. To jest też pewna zagadka w Biblii pozostawiona milczeniem, że człowiek z powodu grzechu umiera. Ma ograniczone, króciutkie życie. Szatani i upadli aniołowie nie mają z powodu buntu i grzechu ograniczonego życia. Oni żyją. I mają moc materializacji i dematerializacji. Mają moc ukazywać się i znikać. Są istoty duchowe, wciąż nie straciły swojej duchowości. Wierzę, że Pan Bóg kiedyś wyjaśni. I odpowie na te pytania, na które dzisiaj nie udziela nam szczegółowych odpowiedzi. I dlatego szatan ma możliwość przybierania różnych postaci i różnego rodzaju objawienia się, różnego rodzaju ukazywanie się istot podobnych do. Tych ludzi, którzy odeszli, którzy zmarli, to nie jest, to nie przychodzą te osoby zmarłe, ale przychodzi sam szatan, przybierając postać podobną, upodobniając się do tych osób zmarłych, starając się żyjących przekonać o prawdziwości, kłamstwa, że oni żyją. Że oni żyją. Ale chcę wam powiedzieć kilka, może tylko dwie rzeczy, które również warto się zastanowić. Po pierwsze, zjawy zmarłych ukazują się nie wszystkim, lecz tylko tym, którzy nie zbicie w to wierzą. To jest interesująca rzecz. Zjawy zmarłych ukazują się tylko tym, którzy niezbicie w to wierzą. I to też nie wszystkim. Bo niektórzy wierzą, a te zjawy im się nie ukazują. Owszem, przychodzą w snach albo w jakichś tam innych okolicznościach, ale nie ukazują się im fizycznie. Godnym uwagi jest to, że na ogół tego typu zjawiska dzieją się nocą. Najczęściej. Niewykluczone, że w ciągu dnia również, ale w przeważającej części nocą. Ale teraz najważniejsza rzecz. Wywołują w człowieku uczucie strachu. Dlaczego czuje strach córka, do której w odwiedziny przychodzi matka? Powinna się cieszyć. A ona wywołuje strach. On wywołuje strach. Dlaczego wywołuje strach w sercu matki, gdy pojawia się zjawa zmarłego jej dziecka? Powinna się cieszyć ze spotkania. Poza tym te istoty trzymają się na dystans. I wiele innych można by przytoczyć, przywołać jeszcze faktów, które należy wziąć pod uwagę, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest możliwy kontakt żywych z umarłymi, pomimo, że jest tyle niezbitych dowodów i faktów. W literaturze, literatura na temat kontaktu żywych z umarłych w chrześcijaństwie jest bardzo obszerna, bardzo obszerna, bo Szatanowi bardzo zależy na tym, żeby człowiek uwierzył w kłamstwo, że jest prawdą. I zdumiewa mnie to, że chrześcijanie, którzy Uznają pismo święte jako objawienie Bożej woli w tym zasadniczym temacie dotyczącym samego siebie, dotyczącym istoty życia. Kwestionują, czy Bóg stworzył świat, dając wiarę ewolucjonizmowi. I zupełnie negują. Słowo Boże mówiące o śmierci, a uwierzyli oszustowi, który do dzisiaj przekonuje i dostarcza we własnej osobie dowodów, że nigdy nie umrzesz, bo jesteś nieśmiertelny. Moi drodzy, na koniec powiem, gdyby rzeczywiście człowiek. Miał duszę nieśmiertelną, to śmierć Chrystusa dla naszego zbawienia i przywrócenia życia wiecznego byłaby niepotrzebna, bo przecież mamy życie wieczne. To wystarczyłoby tylko przebaczyć i być dobra żyje. Śmierć Chrystusa nie byłaby konieczna, aby przywrócić nam możliwość życia wiecznego, dlatego że grzech to życie zniszczył i Ewangelia. To jest informacja o tym, co uczynił Bóg przez wcielenie, przez przyjęcie ciała. Jak Jan napisał, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, i Słowo było kim? Bogiem, a to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami dla naszego zbawienia, czyli dla przywrócenia życia, życia w nieskończoność. Pan Jezus opowiadając tą historię o bogaczu i łazarzu nie potwierdził przez to prawdziwości takiej nauki ale ponieważ w czasach kiedy on chodził po ziemi byli ludzie nawet wśród Izraelitów, jak wczoraj pokazałem wam, którzy wierzyli w reinkarnację. Byli ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Byli ludzie, którzy wierzyli w grecką filozofię o wędrówce dusz. I Pan Jezus opowiedział im taką historię, aby na przykładzie tej historii pokazać kontrast albo nawet sprzeczność pomiędzy tym, co mówili prorocy i Mojżesz, a tym, co wierzyli i głosili niektórzy filozofowie. I dlatego rozwiązanie tego, te, tego zagadnienia Pan Jezus, nie, pan, pan Jezus od, w rozwiązaniu odsyła do Mojżesza, do proroków, do pism, do tego, co zostało objawione. A Pismo Święte mówi, że człowiek jako całość Nierozerwalna całość żyje, umiera dla Boga, zasypia, przerwa w życiu. Śmierć nie jest końcem, ani przejściem w inną formę życia. Śmierć jest chwilową przerwą. I Pan Jezus z martwych wzbudzi wszystkich. I wtedy dopiero odbędzie się sąd. Wtedy dopiero Bóg sprawiedliwie ukaże, według słów pana Jezusa, odda każdemu według jego uczynków. To będzie sprawiedliwe. I pan Jezus mówił, że jedni otrzymają sroższą karę niż inni. I to jest sprawiedliwe. I wszyscy. W pewnym momencie orzekną, sprawiedliwe są sądy Twoje, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe. Bo dzisiaj powtarza się diabelską, e, e, diabelski, diabelską potwarz, diabelskie zniesławienie Boga o niesprawiedliwość. O niesprawiedliwość. Między innymi krótkie napisy na, na grobkach, szczególnie dzieci, Bóg tak chciał. Kochani, Bóg tak chciał, żeby dziecko umierało, a mama osierocona, żeby do psychiatry chodziła. Bóg tak chciał. Kimże jest ten Bóg, który tego chciał? Nie, Bóg tego nie chciał. Nigdy tego nie chciał. Dlatego, kochani, tylko prawda może nas zbawić. Miłość prawdy. I zwracam się do każdego z Was: kochajcie prawdę. Jan Hus, reformator z Zamiecy, który w 1412 roku spłonął na Stosie. Wiecie gdzie? Nie? Nie? W Konstancji, na południowym brzegu jeziora Bodeńskiego. Tam został wezwany. Otrzymał. Glejty, króla Czech i, i cesarza Niemiec na bezpieczną drogę tam i z powrotem. Tam bezpiecznie dojechał, nigdy stamtąd nie wrócił. Ale w celi, w której spędził ostatnie godziny, napisał: Prawdę trzeba kochać, prawdę trzeba cenić. Gdy przyjdzie taka potrzeba, za prawdę trzeba umieć umierać. To powiedział praski reformator sto lat przed lutrem. Prawdę trzeba kochać, prawdę trzeba cenić, za prawdą trzeba się opowiedzieć, dodam od siebie. Jeśli masz wątpliwości, nie opowiedziałeś się jeszcze za prawdą, zastanów się po dzisiejszym naszym rozważaniu. Uklęknij w osobistej modlitwie z Bogiem. I opowiedz się po stronie prawdy. Stań po stronie prawdy, bo kłamstwa nie musisz wybierać. Jeśli nie wybierzesz prawdy, kłamstwo ciebie wybierze samo. Szatana nie musisz wybierać. Jeśli nie wybierzesz w swoim życiu Chrystusa na co dzień, szatan cię znajdzie. Nie musisz go wybierać. Opowiedz się po stronie Chrystusa. Opowiedz się po stronie prawdy. Żyj prawdą, kochaj prawdę, ceń, żyj nadzieją, bo kiedy Pan Jezus powróci, wtedy będzie za późno na opowiedzenie się. A powrót Pana Jezusa, jak wiemy, ma podwójne znaczenie, bo jedno to zasadnicze, to rzeczywiście kiedy stamtąd przyjdzie na obłokach w asyście wszystkich aniołów, to będzie fantastyczne wydarzenie. I na to czekamy, na to czekali wszyscy nasi ojcowie. I On naprawdę przyjdzie, ale przyjście Chrystusa w wymiarze indywidualnym to ostatni dzień mojego życia. A ja nie wiem, który to będzie ostatni dzień? Ja nie wiem. Dlatego dziś, jeśli głos Jego słyszysz, nie odkładaj na jutro. Podejmuj decyzję. Żyj z Chrystusem, żyj prawdą, kochaj prawdę, ceń prawdę. I tą refleksją chciałbym dzisiejszą naszą rozmowę zakończyć, zachęcając i zapraszając na piątek. I zachęcając, zapraszając do rozmów, do stawiania pytań, jeśli takie są, jeśli takie macie. A tą dzisiejszą rozmowę chcemy również zakończyć modlitwą. Zapraszam, powstańmy do modlitwy. Nasz drogi kochany Ojcze Boże, stworzycielu nasz, Panie Jezu, odkupicielu nasz, Duchu Święty, pocieszycielu i nauczycielu nasz, dziękujemy Ci, że Ty nie pozostawiłeś człowieka na pastwę losu. Że chociaż grzech zniszczył życie, chociaż grzech zniszczył relacje, to ty przyszedłeś, aby te relacje odnowić, aby pojednać świat z sobą, aby zbawić. Przepiękne słowa napisał Jan, że Bóg tak umiłował świat, że dał syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego Ty demaskujesz kłamstwa szatana, który od początku szyderczo śmiejąc się oskarżył Cię o kłamstwo i oskarża nadal i oskarża Cię o niesprawiedliwość, a wielu ludzi w to wierzy, powtarza. A Ty objawisz się jako Bóg miłości. Dziękujemy, że dajesz się takim poznać. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, bądź naszym nauczycielem. Dodaj mocy. Tym, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, aby opowiedzieć się po Twojej stronie, zachęcaj. Je. Dodaj tej odwagi, aby opowiedzieli się po, tej, po Twojej stronie. A tym, którzy opowiedzieli się po Twojej stronie, dodaj też siły, aby wytrwali po stronie prawdy. Bo zwiedzenia szatana są tak sprytne, o czym Panie Jezu powiedziałeś, by zwieść o ile można nawet wybranych. Prosimy Cię o tą ochronę, bo bez Twojej ochrony nie jesteśmy w stanie uchronić sami siebie przed zakusami szatana. Ufni Twoim obietnicom, spoglądamy w przyszłość, dziękując za pokój, który nam dajesz do serc. I oczekując spełnienia kolejnych Twoich obietnic, w Twoim imieniu, Panie Jezu, nasza nadzieja na zawsze. Amen.